Cześć, dzisiaj moim gościem jest Harry Jefferson. Cześć. I udało mi się go namówić, żeby zrobił mi makijaż. Już pół jest wykonane, ale drugie pół będzie na wizji. Ale to, co jest najważniejsze, to Harry pokaże nam swoje triki. Tak, słuchajcie, powinniście znać Harry'ego. W ogóle powinniście go znać. Ale jeśli nie znacie, to Harry jest wizażystą i twórcą też kosmetyków makijażowych, zwłaszcza w Contigo. I tutaj porobimy rzeczy z tymi kosmetykami i powiem wam, że część tych trików mnie tak... Ja nigdy w życiu o tym nie słyszałam. Że jakby, no musicie oglądać jakby, bez ściemy. Tu będą takie rzeczy, że gęba wam się otworzy. No, jest małe edytorial triki, ale myślę, że będzie enjoy. Nie? Będzie enjoy na maksa. jestem pewna. Zaczynamy od odrobiny pielęgnacji. No dobrze, pierwsza. Odrobiny pielęgnacji. Będziemy używać moje ulubione olejek teraz. To jest od Hoa Vitamin Serum. A mogę dodać troszeczkę całe twarzy. No, co jest wyjątkowe o ten, jest to naprawdę głęboki nawilżacz twojej skóry. To jest dużo inny naturalny olejek. On jest taki lekki. To nie jest typowy olej. On jest taki, że daje blask, ale jest przy tym lekki. Wchłania się w większości, ale no nie wiem, Harry mnie nim w ogóle zachwycił, kiedy mi o nim opowiedział, kiedy robiliśmy wywiad o tym, jak się tworzy, jak wygląda taki background tworzenia kosmetyków w ogóle. Od pomysłu, wiecie, do tego, aż on jest na półce, więc jest ten film, możecie nadrobić, słuchajcie. No i właśnie zaraził mnie tym olejkiem od wtedy. No i go używam. I da pachnie jest. I pachnie. And there's something about it, który tworzy bardzo rozświetlone, like, it gives like osnowujący efekt w skórę i tak. Działa jako glow. I można na niego podkład kłaść. Mm-hmm. To też jest super ważne. No. Że się nie zepsuje. Dokładnie, tak. Dokładnie. I następna we have the Hoa, which is the rose essencia. I to pomaga, żeby składniki wchłonęły na skórę. Ale też ja czuję, jak to budować bardziej glow też w makijażu. Mm-hmm. Bo można przed, ale można też po. Oczywiście, delikatnie. I love it. No, idealnie. Super. So we're gonna let that wtapie into the skórę. Tak, niech się wtapia. I teraz we're gonna zrobić brwi. Wiem, że główny wizerzyski zaczyna ze twarzy, ale ja tak, preferuję ty lubisz brwi. Tak, to jest niesamowite. No, no i to jest brow gel. Tak. No, ale ja będę używać to jako pomada dla brwiami. Ta konsystencja gel do brwi tego, no, zamiast pomady. Dokładnie. I ta tekstura od tego jest bardziej like, gęsta i kremowa. I dzięki temu... I ma pigment. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Że można normalnie się nim... Mm-hmm. Dobra. So you could leży w ręce, ale mamy paletki tutaj, więc ja lubię zostać tu. Now, kiedy zostać na paletki, cały czas it becomes a little bit more suche and a little bit more suche and a little bit more. Mm-hmm. So this pomaga... To dobrze czy źle? To jest dobrze. Dobrze, że robi się bardziej gęsty. Dokładnie. Okay. Kiedy jest bardziej suche, to będzie bardziej delikatnie w efekt, w brwiami. Czyli mokry mocno, wysuszy się delikatnie. Dokładnie. I teraz we're gonna just delikatnie wypełnia w tak samo kierunek jak twoje brew. Mm-hmm. Ale ja wiem, że ty lubisz troszeczkę foxy, no troszeczkę. Foxy, no. Jestem totalnie, no. Mm-hmm. So we're gonna get ta główna baza down. I to fajna rzecz od ten jest bardzo delikatnie, co może tworzy bardzo naturalnie efekt, ale jeśli chcesz mocniej, just dodać więcej produktów. Bo to jest uniwersalny kolor, czy to jest jeden to jest, z kilku? Tak, Merlin. Tak, to jest dla... Najjaśniejszy. Dokładnie, dokładnie. A. So, like, this one's gonna be, like, najjaśniejsza blondynka do, like, średnia blondynka. A ja dzisiaj? No, a jest, jest też brunetka, ale twoja karnacja jest super. A jasne, no. Ale jestem kiedy... miksem wszystkiego. No, dokładnie, no. Boże, mój polski, I'm like, o. Super jest twój polski. Uwielbiam twój polski, jestem fanką. So we're gonna delikatnie troszeczkę tutaj też. Powiem, że lubisz troszeczkę tutaj to strony. Zbliżyć, tak, mm-hmm. Tak. I triki, żeby mieć kind of like a chmur, żeby salsa like this. Salsa. Tak, delikatnie na ścisk. A, dlatego salsa! Tak. Ja cały czas się co to jest? Okay. Okay, kochani. So you guys can take any kind of like małe, ścięte pędzle, żeby tworzyć tak kształt. I oczywiście może używać korektor, żeby balansować i tworzyć nowy kształt w brwiami. Mm-hmm. Okay. So teraz I'm gonna take the korektor w kredce od moje
Gęsty taki bardzo. Yes. Mhm. Ale ja uwielbiam to też jako... Zawsze tego używasz. Yes. To jest twoje ukochane. Yes. Nic więcej. Yes. Nie. Uwielbiam. Właśnie przez tą gęstość i krycie? Mhm. Bardzo krojące. It's ani suche, ani like tłuste, so it's like that idealnie teksturę, które wtapia i wygląda jak skóry. And dzięki temu tekstura, it just really anulować any makijaż błąd albo, you know, pomaga, żeby tworzyć kształt. Mam nadzieję, że rozumiem, co ja mówiłem. Tak, oczywiście. I też ta techniki może oczywiście używać na usta, żeby tworzyć piękny kształt w ustach też. A, takie odwrotne konturowanie ust. Dokładnie. O, to ja też w sumie lubię zwykle takie kryjące, takie cięższe korektory. W ten samym krecy, we're gonna blend je i hula, hula, hula. Całe powieki. Jako baza. Jako baza. No właśnie, bo są mało popularne korektory tego typu w kredce. Mm-hmm. Zwykle używamy takich w płynie albo kremowych, a ten jest taki pół na pół. Mm-hmm. I to jest dlatego ja uwielbiam. I że on najlepiej przytrzymuje, to bo ani mokry, ani suchy, tak? Mm-hmm. To o to chodzi. I też like pomaga, it's almost like your best friend, it like helps you out. W sensie, że because it doesn't like dry down jako mokry korektor, it gives you more time to pracować do twojego makijażu. Więc wolisz nawet to, jego wolisz, niż bazę dedykowaną. Mm-hmm, dokładnie. O kurde. And it gives one równo like tło. So if you were zmęczony, albo było w impreza, albo coś takiego, miałeś urodziny, nie wiem. A to będzie pomagać ci, żeby wygląda fresh. And now we're gonna go ahead and zaczyna, żeby robić szybko, szybko oko makijaż. Szybkie oko. To jak chcę powiedzieć o ten, jest, że to nie jest tylko czynny powiek, to też jest paletka na twarzy, ok? Mm-hmm. So, będziemy używać wszystkie cienie jako pudrą do twarzy. Wszystkich matowych. No, konturowanie i też różne twarzy też. Tak, wiele tutaj trików będzie takich, że żeby używać, jak można powiedzieć, jak najmniej kosmetyków, ale w jak najbardziej wszechstronny sposób, bez ubytku na jakości tego makijażu. Bo to też jest ważne, tak, że wszystko git. Ja uwielbiam ten puder i ogólnie ta matowy cień w Rosie jest używany with like these fillers that help to tworzyć bardzo równe gładki. Gładko. Mhm. No i to jest dlatego może używać też na twarzy. Jest delikatnie, naturalnie i piękna. Błyszka, błyszka, błyszka and a little salsa, salsa and you're good. W drugiej stronie we're gonna używać na załamanie, we're gonna używać tutaj, tiramisu. Drugi. Dokładnie. Mhm. Mhm. Idealnie dla kogoś, który ma piękne, jaśniejsze karnacje jak twoje. I to jest mega contour color. Ja lubię, żeby używać w załamania i też na twarzy. Czas jak to. Działam. You know it. Albo trudno to do. Trudno to do. Ale ten makijażu nie jest trudno. Jest łatwo to tak. So we hula 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 and salsa salsa. Po załamanie. Hula hula, kółka, a tak. Salsa salsa na boki. Dokładnie. Tak! Hula hula, salsa salsa. I następna, we're gonna take nasza color peach pie. Peach pie. Okay. We're gonna use that just delikatnie na krawędź w załamanie. There we go, she's already looking like a señorita. I like it a lot. Aj. Señorita dopiero grzęsy będą. Alright, I think it's looking right, quite ravishing, don't you think so? She looks so lush. Dla mnie też to jest śmieszne. Tak? Taki brytyjski akcent. No, śmieszne. I'm so bad at it. I remember I went to the coffee shop one time in London. I was like, I would like some black coffee, please. And the lady was like, are you alright? And I was like, she could tell I was American. Massacred that language. Okej, okay, kochani, so to jest mega szybko naturalne, lekkie oko, ale też następny trik będzie pomagać ci, żeby tworzyć kod, kształt oko i żeby like, usunąć any mistakes in the makijaż. Mm-hmm. Tak. Okej? Okay? I to jest ten, okej? Okay? Wiem, że to jest baza. Tak. Ale ta tekstura jest idealna, żeby zmyć any kind of cięty powiek, fala pod oczy. Baza taka typu silikonowa, przezroczysta baza. Słuchajcie. I to jest mega popularne, bo wszystkie moje gwiazdy i modelki zapytać, Harry, co to jest, co używałaś? Because it's so miękki and so delikatnie na okach, że oni lubią, they're like, zrób jeszcze raz, proszę, proszę. Tak, to jest ciekawe właśnie. Przed chwilą miałam to po drugiej stronie i ja byłam w szoku, bo nie wiem, tak jakby, to nie jest, to jest takie
śmieszne, takie bardzo gładkie uczucie, to w ogóle nie czuć jak płatek taki kosmetyczny. That's so nice. Jak to widać. So you just take it. And with someone często usun makijaż i też, like it też leże baza. So it's like doing two w jedno krok. And just like this, when you zrobić odnosak tutaj, to tworzy piękny kot kształt. And wszystkie twoje makijażu is off. Mm-hmm. And you could continue with twój makijaż. Tu jest teraz tak gładziutko. Mm-hmm. Okay. Gotowy na następne triki? Tak! No. Co teraz? So, now we're gonna zrobić na podkład, okay? Okay. So, tutaj mamy najjasniejszy podkład. Ja byłam w szoku. Teraz wy będziecie w szoku. Podkład. So, we're gonna mieszać podkład. Razem z olejek troszeczkę. Olejek. To jest jeden pumpek. Ale ten, on jest jakiś magiczny. On jest magiczny. No. Ten, to. Tak. Jakby jedna rzecz schowa, to... Uwielbiam. To jest jakiś w ogóle... It's such a nice trick for makijażu, żeby zobaczyć. I trzecie, rozświetlacz, płynny. I to dużo. Harry go daje dużo. Bo jak chcesz, tak że jakby, te glow, baby. Takie dwie cząstki podkładu, jedna cząstka rozświetlacza i kilka kropli olejku. I teraz pomieszane to wszystko razem. So we're gonna buszka, cała twarz jest tym. Mm-hmm. I ta olejek pomaga, żeby kind of break down the makeup in a very natural way. So ta podkład jest bardzo matujący, mega krający. I ta rozświetlacz w płynie też zachowuje kind of like a matujący podkład, because when it dries it like sets and holds. Mm-hmm. So, ale zobacz, jakby, czy to jest to samo, kiedy użyje się właśnie mocno kryjącego, bardziej matującego podkładu z rozświetlaczem, a po prostu podkład rozświetlający? Harry, nie rozumiem. Dobry, jeszcze raz. Lepiej użyć rozświetlającego podkładu, aha, czy miksu podkładu kryjącego, rozumiem, z rozświetlaczem? Ja preferuję, czy to jest żeby inne? Miesać. Bo yes, jeśli podkład jest gotowy z rozświetlające, you know, składniki, you know, ten to zachowuje jeden rzecz. Ale jeśli masz rozświetlacz w płynie separate, może mieszać i dodać jak więcej, jak chcesz. Aha, okej, okay, dobra. I też... Dozujemy efekt. Dokładnie. Okay. I czasami ja lubię, żeby wyglądać i oglądać, jaki typ podkład to jest. Jeśli to jest matujący, okay, I like to czasami balansować z olejek albo... W płynie rozświetlacz te mety. A czy do kremu BB też byś dodał takiego rozświetlacza? Oczywiście. Ale też. And it's mocniej, to pomaga mocniej. Naprawdę? Żeby pokazać... A krem BB i tak jest taki jakby mokry. Mm-hmm. Tak, dokładnie. Zostaje... I nadal, i wtedy jeszcze bardziej. Dokładnie. Okej. Okay. I to jest editorial trick. So na przykład jeśli pracujesz na makijaż sesję, to wygląda niesamowite. Pięknie. No. Okej. Okay. I wtedy zero pudru pewnie. Dokładnie. Zero pudru. Mm-hmm. I wtedy takie... Oh, to wiesz, no. Jakie oszukaństwo. Oszukaństwo. Triki, triki. I to wygląda jak jej skóra. Nie wygląda jak masz podkład. I to jest dzięki temu ta rozświetlacz wypłynie i olejek. I to jest matujące. So to będzie też pomagać, żeby długo trzymał, ale też balansować, żeby nie być ani, you know, mokry i ani matujący. Mm-hmm. Czy teraz następny będzie mój ulubiony? Yes. The crazy editorial contour trick. To, ten trik jest totalnie crazy, ale jak zobaczyłam, jak działa, to byłam w ciężkim szoku. Let's see if you guys can guess it. So to będzie kontur. Będzie konturowanie. I pomyślcie, co można, jakie dwie rzeczy można połączyć, których byście nie połączyli nigdy do konturowania. I teraz, żeby to robić, ten triki, you're gonna take jeden pompek w twój podkład. I uwaga. Kredki do oczu. Brązowa kredka do oczu. I tyle. Ja lubię ten od Rosie, bo to jest miękki, co to wtapia i miksuje z podkładem niesamowite. I robić jak to. When you do więcej i więcej, it becomes jeszcze chłodne i jeszcze bardziej brązowe. I ta kredki from Rosie jest idealnie odcień, żeby tworzy ten kolor. It gives you like brąz, kontur i piękna, naturalnie cień po policzku. Tak naturalne, tak pięknie wtapiające się, że ja, widzicie, jak ja jestem nadal w szoku. Jakby, jak z tej strony to zobaczyłam, to... Shit. So you just gotta hula, hula, hula. Hula, hula na ręku, żeby tutaj... Salsa, salsa. Dokładnie. She gets it. We're gonna make our own makeup language. Mm-hmm. It's gonna be a language, makeup dance class. I to naprawdę się robi idealny kolor. Idealny kolor. Taki, którego w ogóle nie widać.
Kontur, którego nie widać po prostu, a jest piękny. I'm gonna turn you troszkę do... O, tak. I was like feeling the force and trying to like figure out if I was hitting the right side of your cheek. And it's very delicate. Na sesję zdjęciowe to wygląda jak niesamowite, naturalny kontur. Na żywo jest bardzo delikatnie, prawie niewidoczne. Ale kiedy te widzę jeszcze warsza, będzie widzę, jak to modulujemy twarzy. O, twoje kościki policzkowe jest... Tak, wyszło. Idealnie. Na wierzch. It's like my it's telling my brush what to do. It's like, come over here, come over here. Gotowe na następny krok? We'll take tension do powieki używać tiramisu na twarzy. Tak, dokładnie. We're gonna use tiramisu and we're gonna also używać tutaj wszystkie ta cztery do powiek. Wszystkie cztery. Dokładnie. Mm-hmm. So we're gonna używać delikatnie pod oczy. Ach, tak. Mm-hmm. On jest idealnie tak wygładza. Mm-hmm. Lepiej niż puder, no bo nie pudrowaliśmy jeszcze. Dokładnie. Mm-hmm. This is just gonna give you delicate setting powder. Ja bym się na przykład troszkę bała go, że mnie wybieli za mocno, ale on tego nie robi. Więc bardzo delikatnie. I spoko loko. Jest taki leciutki. A miękki też. Mm-hmm. So it gives you like this kind of like blur effect. It's like the Paris filter on Instagram. And notice also I'm using the side of the brush, of the blending brush, mm-hmm. just to kind of salsa. And it leaves a little bit more delicate effect. So mamy ten. Następna będziemy używać tutaj, tiramisu. Dokładnie tu. I don't want to go too hard, so that's why I'm doing delikatnie warszpas. Mm-hmm. But you can literally do your whole face with these brushes and palettes. Bum, bum, w sumie bum. Pół palety. Mhm, tak. Pół palety. Pół palety. Pół palety. Całe oczy, całe twarz. Pół palety. And now we're gonna take some peach pie, and this is the only time I'm gonna put a pie on your face, honey. Mm. We're just gonna hit peach pie just on the apples. Mm-hmm. To piękna brzoskwinowy róż. Super jest ten kolor właśnie. I love it. I to łączyć z to cięte powiek tutaj. So tak samo kolor używaliśmy na oka, jest używane na twarzy też. So nie musisz kupić kontur, powder, jeszcze róż, sto inne jeszcze produktów. Tak. Nie dużo, tylko przemyślane. Dokładnie. No. Pamiętam sama, jak zaczynałam malować innych, więc potrzebowałam nagle dużo innych kolorów, nie tylko dla siebie. To kombinowałam, kupowałam na przykład najjaśniejszy, najciemniejszy, miksowałam tyle, ile trzeba było w podkładach na przykład, no. Tak. Ekspertem makijażu jesteś. No, troszkę tam, troszkę. Ty też. No. Ale, no bo cienie matowe potrafią tyle rzeczy zrobić, no na maksa. Mając tylko kilka odcieni brązu w różnych tonach, miksując je, można po prostu zrobić wszystko na oczach i wszystko na twarzy. I ta fajna rzecz też, jest bardziej tanie i bardziej małe. To tak. Bardziej łatwo, tak, żeby tak, podróżować. Tak, tak. Mhm. I często nawet lepszej jakości są cienie niż brązery. Że mają więcej takiego, takiego jakby czynnika, który daje to wygładzenie i to fajnie widać na oczach, ale na skórze też. So now what we're gonna use on this is we're gonna actually switch over to these eyeshadows, żeby pokazać, jak to będzie wyglądać, okej? Okay? So ciętopowiek, dokładnie. Ciętopowiek może używać w brwiami, na kontur, na brąz, na policzki, jaką róż. Ale i teraz? Użyjemy takich, które mogą się nie wydawać takie oczywiste, no bo taki biały prawie i taki żółty. No ale miks dwóch, super. Nie będzie krajzole. Nie będzie, nie będę. Salsa. It's right on her policzki. Mm-hmm. Delikatnie. Masz okulary? Because it's blinding. Mm-hmm. Piękna. A ja używasz bardzo delikatnie nacisk i delikatnie rozblenduję. Tutaj, o i fajne, jak chcę pokazać jeszcze cię do ciebie, moje ulubione, żeby robić róż, to jest róż. Tutaj, bo to jest kind of like a połączenie, it's like a połączenie złote razem z róż, jest przepiękne. Tak. Mm-hmm. Ja i to jako topper tak. na róż. Dokładnie. Albo sam róż. Dokładnie. Okay. You can use it same jaką róż, albo coś pomiędzy rozświetlacz i róż, albo just sama ogólnie, bo to działa jaką rozświetlacz i róż w samym czas. So for dziewczyny, które nie ma czas na, you know, żeby przygotować bardziej szybko, na to pracę jest. Albo coś takiego, to jest to. And I just love how that just wtapia i tworzy such a zdrowy look.
I teraz ja używam częstopowiek pędzel, żeby pokazać, że nie muszę używać cały czas większy rozmiar czasami, tylko mały i żeby być bardziej precyzyjnie. To jest mój ulubiony kind of like częstopowiek jako róż for ślubny makijaż or for red carpet, bo to daje glow i też róż w samym czasie. Piękna. Tak, tak. Osznowający, darling. You're absolutely lush, ravishing. You're like $1,000,000. Okay, so co myślicie jest następny krok? It's time for usta, baby. I teraz we're gonna używać Delicious, mój ulubiony naturalny kolor szminki, ale kontur będzie coś, które jest nietypowe. Okay? Ja będę używać blondynki kreki do brwi. Okej? Okay. Jeśli używasz to razem, to będzie tworzy idealny kontur. Taki brązowy kolor, dokładnie. Z takim tym. I nie, po prostu dla mnie to jest niesamowite, że mamy tyle kredek do ust. Harry sam tworzy i wybiera kolory, ale nadal woli tą do brwi używać na ustach. Bo mówisz, że to najlepsze połączenie. Dokładnie. Nie ma nic lepszego. Bo to jest, okay. To miksuje za twoje baza, uczysz twoje szminki i to tworzy idealnie naturalny, chłodny, brązowy kontur na ten. I jeszcze jedna rzecz, bo będzie kredka, to i odrobina podkładu. Tak, 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 tak. Żeby rozmudować. I idealne Kim K w ogóle usta są wtedy. So let's put it. Robimy. Zaczynamy od pomadki? Tak, szminki. Okay, czyli od środka zaczynamy. Tak. Zaczynamy od środka, od pomadki. So we're gonna put Delicious on her delicious lips. No, here we go. Mam półówkę, tak. To śmiesznie. No. And you're just gonna salsa w jej usta. I patrz, jak piękna i naturalnie ta kolor jest. Oh. I to jest niesamowite, smaczne. Bo to wchodzi za lusterko, so możesz to zrobić, you know, w samochodzie. Or wherever you're going. Okay, we do a little bit of wuku, but then tu. So now we're gonna take the kreki do brwi. And we're gonna konturować. Dun, dun, dun. No nie mogę z tego. Okay. And see, like, we leży ta baza w pierwsza i to będzie miksuj ze twoje szminki i żeby tworzyć bardziej, troszeczkę bardziej ciemne, chłodne i brązowe krawędź. Delikatnie. Dlatego kredka po pomadce. Mhm. Okej, okay, żeby miks był. Dokładnie. Od razu się miksuje i nie trzeba potem mieszać. Dokładnie. Okej. Okay. Mhm. I o te rozmycia w sumie chodzi, no. I teraz pamiętasz, że miałem ten podkład wcześniej? Tak, podkład, tak. Now we're gonna take to. Odrobinę podkładu na mały pędzelek. Dokładnie. I to był ta miks, który miała ta olejek razem z ten rozświetlacz. A, to jest ten sam z twarzy. Mm-hmm. A, dokładnie. I teraz... Mamma mia, dokładnie. You get it. Such an amazing model. I tell you, she just knows what to do. Oh my god, so lush. Mamma mia, faktycznie. Mm-hmm. To tak żeby wychodzi. Tworzy... Ojejku, kurczę. Ja mam jakoś tak, że jestem trochę leniwa w ustach i kładę zwykle jeden kolor. Aha, bo jest bardziej szybko. No, tak, tak, tak. Cyk, matowa, ta zastygająca pomadka. Ale jakbyś tak przychodził codziennie i mi takie robił. No, to sobie, ale to jest triki. Tak jakoś mi się nigdy nie chce tyle robić z ustami, ale to super wygląda. W sensie, bo to jest taki piękny... Połączenie. Piękny nude. Yes. Naprawdę. I to jest coś, wszystkie może to zrobić w domu. Jeśli nie masz tak. Twojej ulubione albo like that, idealnie nude szminki, używasz twój podkład i to będzie tworzyć... Idealnie tak, rozjaśnia, tak. No. No bo nie będzie jaśniejsze niż kolor twarzy, no. Dokładnie. To jest super myk. Napiszcie mi w ogóle, co sądzicie, jak wygląda w ogóle z takimi ustami. No, co jeszcze? So, żeby... Okej, okay, so teraz to jest kind of like satynowe usta, szminki, tak. Tak? Jeśli chcesz, że twoje... kind of like set, żeby trzymać w długo czas, używać sypki pudrem z tissue paper. To jest niesamowite połączenie. Okej? Okay? We put to moje ryżowe... Ryżowe puder. Okej? Okay? Ryży puder, ty mówiłeś kiedyś, nie? Tak. Ryży puder, no. We're gonna split this usteczki in half. Okej? Okay? And we're gonna take like a częstopowiek pędzel, just like this. Okej? Okay? Mm-hmm. And we're gonna leży on the usta and take buszka of the sypki puder and we're gonna leży to na usta and we're gonna just salsa. I to będzie leży delikatnie warstwa,
a wtedy reży puder na usta, a na niej robisz wszystkie kroki jeszcze raz. To będzie tworzy matujące szminki i też będzie tworzy warsztat, który lokuje za następna i będzie trzymać for długo czas. Trzymać for długo czas. Yes. Dokładnie tak, jak każdy makijaż powinien się trzymać for długo czas. No nie? Zawsze. Codziennie. Czasami wyzwania dnia codziennego to większe wyzwania niż na imprezie. No. Więc this is your niech to się wszystko trzyma. Just jak to. Mhm. Aha, i druga już jakby szybciej, nie? Tak. Bo już nie trzeba tak dokładnie. Dokładnie. Cyk, cyk, cyk. I ta matujący efekt from the ryży puder jest gonna trzymać on to the okay, następne super. Szminki. Co myślicie, kochani? No. Cool, ja, nie? Ja i takie usta. No właśnie. No właśnie. Okej. Okay. Dokończyliśmy tutaj ostatnie touch-ups i rzęsy i to jest gotowy makijaż. I Harry ma dla was teraz pytanie. Który jest dla was tak. Który trik? Dobra, jest the best dla was. To czekaj, od nowa. I teraz mów, no. Który trik jest the best dla was? I który jest the most craziest też. Mm-hmm, tak, więc te dwie odpowiedzi bardzo prosimy w komentarzach. Jak wam się podobało, to napiszcie kilka miłych słów dla Harego. Będzie mu niezmiernie miło, bo pamiętajcie, że dla niego mówić tyle po polsku to jest tak, bo normalnie rozmawiamy po angielsku, więc to jest dla niego to jest duże wyzwanie. A ja uważam, że warto to docenić. I kciuki w górę dla Harego. Dziękuję ci bardzo. I podpowiadajcie, jakie następne filmy możemy razem nakręcić, bo uwielbiamy je robić dla was. Mua.